Witam Państwa w drugim odcinku mojego podcastu, czyli Rasputin, Teatr dla Gojów. No, w pierwszej części troszeczkę zacząłem opowiadać, teraz w drugiej części powiem Wam, że planuję napisać jedną z kolejnych książek, bo już mam pomysły na trzy następne, a to tamte będą łatwiejsze do napisania, ale ta będzie najmocniejsza. Niektórzy z Was mają tą okładkę, którą zaprojektował mi ktoś bliski. Zrobił to genialnie. A tytuł tej książki będzie... Tytuł będzie brzmiał: o co chodzi, o ten tramwaj, co nie chodzi. Intrygujący, prawda? Myślę, że za dużo ludzi sięgnie po tą książkę, ale na to potrzebuję naprawdę, w zależności od tego, czy będę pracował, ile będę pracował, kiedy zacznę pisać. Materiał mam tyle, że bibliografia naprawdę będzie bardzo szeroka. No a teraz tak, teraz zajmijmy się tym, co się dzieje obecnie w naszym kraju. Nagrywam ten podcast po raz drugi, gdyż mój kochany YouTube stwierdził, że w tym podcaście, który nagrałem dzisiaj rano, naruszyłem jakby treści niezgodne z regulaminem, szerząc mowę nienawiści. A więc już wiem, że nie mogę szerzyć mowy nienawiści. Oczywiście to ja się zgadzam, ja absolutnie się zgadzam, ponieważ mowa nienawiści to zabiera energię. Nawet temu, kto mówi, prawda, to traci się bardzo dużo energii, więc ja się uczę, przepraszam, kochany YouTubie, że ja tylko śpiewam, tańczę i teraz zacząłem czytać moją książkę, a te podcasty Teatr dla Gojów są troszeczkę mocniejsze, aczkolwiek ja i tak ubiorę w takie słowa, że wasz ten śmieszny tam, ta wasza śmieszna sztuczna inteligencja nie będzie w stanie wyłapać, o co mi chodzi, a ludzie, którzy będą mnie słuchać, doskonale się zorientują, o co mi chodzi. I teraz tak. Sytuacja w naszym kraju jest teraz bardzo interesująca. I nie musicie mnie słuchać i mi przyznawać racji, że ja mam rację, ale tam siedzi sobie Rasputin w domku i ogarnął słuchawki, mikrofon i teraz rządzi, nie? Rządzi, mówi wam, co macie myśleć. Nie o to chodzi. Obejrzyjcie sobie Kabaret Moralnego Niepokoju. Znajdziecie go na kanale Roberta Górskiego. Posiedzenie rządu. To jest króciutkie, 8 minut, kabaret świetny. I też, żeby nie było, bo ten pierwszy jest o Donaldinho, a drugi jest o Matim. Matim, tytuł jest Mateusz upada po raz drugi. No, będziemy go nazywać Mati. Donaldinho Mati, tak, żeby będziecie łapać tak w kolejnych podcastach. Sobie możecie zapisywać gdzieś na przykład, to kim jest Donaldinho, kim jest Mati. I też polecam wizytę Putina, która również jest na jego kanale. I wyobraźcie sobie, że to jest sprzed 9 lat, a te treści nadal są takie same. Znaczy się tak samo to wygląda. To polecam, bardzo polecam, bo to jest jeden z moich najbardziej ulubionych kabaretów, bo myślicie, że nie, że on tam, że on tam to po prostu tak ha, 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 hi, 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 nie. Nie, to tak nie wygląda. Dobrze, zobaczę, ja przeglądam po prostu ten mój podcast numer 2, gdzie ja szerzyłem mowę nienawiści rzekomą. Zaraz odsłuchamy dalej. Tak, i teraz tak, oczywiście przesłuchałem dalej i wiem już, jakich użyłem słów, więc zamienimy te słowa. Oczywiście nagrywam 15 minutówki, ponieważ ogarniecie. 15 minut to spokojnie można posłuchać wszędzie, w tramwaju, w autobusie, w samochodzie. Dłuższe to się nie sprawdzają za bardzo, bo nie macie czasu i ja to rozumiem. Teraz tak, był kiedyś pewien pan,
który mieszkał w zachodnich Niemiec w latach 1945, powiedzmy 38 do 45 i tak dalej. I ten pan, jak go nazwiemy, ten pan na H, on próbował usunąć, muszę cedzić słowa, bo YouTube tam teraz, ta sztuczna inteligencja, wiecie, ona tam pracuje, co on powie, co on powie, bo słuchajcie, teraz ryzykuję, bo jak ja teraz coś tutaj powiem, jakąś mowę nienawiści będę szerzył, to YouTube zakazuje mi wtedy, mam tak zwany tydzień czasu, żeby przemyśleć swoje postępowanie, ponieważ to jest taka kara będzie. Ja nie będę mógł nagrywać swoich filmów przez tydzień, a jak widzicie, płodzę teraz, po prostu te filmy mi wychodzą. Mam taką moc kreatywności, że po prostu się nie mogę zatrzymać. A oni mi to chcą uniemożliwić, ale spokojnie, ja ich przechytrzę. Znaczy, przechytrzę. Moje zasięgi są tak małe, że moje filmy po prostu przechodzą przez sztuczną inteligencję, nie? Ona sprawdza tam jakieś typowe wyrazy i wiem już, jakiego użyłem. Ten na H użyłem. I ten pan na H, ten, co tam był w Niemczech, nie? Tam kiedyś sobie. I ten pan chciał usunąć Żydowce. Żydowce to taki jest Szczecin pod Juchem, jak się nazywały, tak potocznie Żydowce. On chciał usunąć te Żydowce, ale te Żydowce, no i to sztuczna inteligencja, co? Kłopot, nie? Żydowce, nie? Co to jest Żydowce, nie? Szukaj sobie, Szczecin pod Juchem, Żydowce. No dalej, dajesz. No. I tak. Oni ogólnie sterują światem. Te Żydowce z całym światem. Dlaczego oni akurat? No bo oni się czują narodem wybranym przez Boga. I tak to czują bez przerwy od początku istnienia świata w zasadzie. Jest ich mało. Ktoś powie, kurczę, przecież ich mało jest, nie? Jak oni mogą sterować wszystkim? Koniecznie musicie obejrzeć Davida Icke'a Droga do Wolności, gdzie jest wszystko wyjaśnione, zasada piramidy, jak to jest, po prostu zgodnie z piramidą idzie do góry, każdy na swoim poziomie wie tylko tyle, ile ma wiedzieć, a oni są najwyżej. Nie wiem, ile to jest osób, 100 może, może troszkę więcej, ale zapewniam was, że niewielu z was wie o istnieniu jakiegokolwiek. Oni muszą się ukrywać, oni są za kotarą jakby i oni tym wszystkim sterują. Ta reszta niżej w piramidach to są jak pacynki w teatrze, nie? No, myślę, że teraz bardzo ładnie powiedziałem. I tak mowa nienawiści, no weźcie powiedzcie, czy ja teraz mówię nienawiścią. Czy ja mówię teraz, ja będę mówił na moich podcastach miłością agapę, sztuczna inteligencja, miłością agapę, obczaj. Obczaj to jest sztuczna inteligencja, co to jest miłość agapę. Dobra. Co dalej? Talmud. No nie wiem, czy to jest słowo zakazane. Chyba nie. Jak Biblia jest Koran, Talmud, nie wiem. Te Żydowce, tak ich nazwiemy, one mają pozwolenie na to, że jak jakiś goj, czyli ktoś, kto nie jest Żydowcem, w jakiś sposób ich oszuka, okradnie i tak dalej, to oni mają prawo takiego goja usunąć. Usunąć, to nie jest młodniwość. Usunąć jest to, myślę, że sztuczna inteligencja, usunąć nie jest w stanie mnie teraz przejrzeć. Ja ci sztuczna inteligencja YouTube'owa, ja ci te styki poprzepalam. Zobaczysz. Dobra, co dalej? Tak, i teraz tak, słuchajcie tego, wiecie doskonale, co się działo ostatnio z tymi świecami hanukowymi. Jak nie wiecie, co to są świece hanukowe, to sobie sprawdźcie w Wikipedii. To nie jest obrządek chrześcijański, jakby ktoś się pytał. Ja wam zadam takie pytanie, dlaczego w polskim Sejmie zapala się takie świece, a nie grobnice chrześcijańskie? No właśnie, ciekawe, nie? No, pomyślcie teraz. Przypadek jakiś, czy co? No jak? Ja nie słyszałem, żeby ktoś w Jerozolimie dzielił się opłatkiem.
Wiecie, że Jerozolima to jest stolica Izraela. No i tutaj była głośna akcja pożarnicza. Ja bym to nazwał taka akcja pożarnicza pana Brauna, który po prostu wykazał się, ja myślę, że to była jedna z najlepszych akcji strażackich tego roku. Bo naprawdę facet wszedł, zobaczył i zainterweniował od razu. On po prostu nie myślał, on działał, słuchajcie, pod wpływem tych emocji. No nie mógł na to patrzeć, na to, że te świece się palą, prawda? No, ja go rozumiem, naprawdę go rozumiem. Nie wiem, czy bym się tak samo zachował. Być może tak. Być może tak. Ja jestem porywczy, czasami emocjonalny. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że reaguję spontanicznie i jestem nie do okiełznania czasami. Kobiety też to wiedzą, że jestem nie do okiełznania. Ale to inny temat. No i on po prostu jakby wiedział wcześniej, to pewnie może by tego nie zrobił. Ale on wszedł i zobaczył i zainterweniował. Nie chciał, żeby ten ogień zapruszył się, czy coś się stało komuś i po prostu zainterweniował. Oczywiście on poniósł swoje konsekwencje. Ale tak jak mówi, praca w Sejmie to nie jest jego praca taka docelowa, z czego się utrzymuje, to jest jego praca dorywcza. On to się świetnie bawi. No bo to jest zabawa, tylko wszyscy to bierzemy na poważnie, nie? A to jest zabawa. Dobrze, zobaczmy, co ja tam jeszcze takiego nagrałem, ależ pięknie. Ja chyba nawet z tego Rasputin 2, to ja chyba zrobię dwa normalnie, aż mi wyjdą podcasty 15-minutowe. No jestem genialny. Jak tam sztuczna inteligencja? Dobrze jest? Dobrze jest? Dajemy radę? Nie wiem, jak się do ciebie zwracać. E-pilot? Może e-pilot? Będę musiał. E-pilot? Trawisz to? Trawisz to? No? Przerzucaj te moje treści. Ja cię zobaczę, kto będzie sprytniejszy. Ty czy ja? Jak myślisz? Ja. Wyobraźcie sobie, że w 6 minucie mojego podcastu starego, który był, może ktoś zdążył go przesłuchać, ale pewnie nie. Ja tam w 5 minucie, w 50 sekundzie powiedziałem, mam nadzieję, że YouTube mi tego nie zdejmie. To były prorocze słowa, zdjął mi to. No, ale dążę do tego, kto pozwolił na zapalenie świec hanukowych w polskim Sejmie. No kto? Przecież wiecie kto. Szymuś. Szymuś, powiem wam, wszystko wskazuje na to, że mieszka w Żydowcach. No, w Szczecinie podjuchy Żydowce. Szósta inteligencja, musisz sobie wpisać Szczecin podjuchy Żydowce. To jest taka potoczna nazwa Szczecin podjuch. Szczecina podjuchy, nie? Jakbyś nie wiedziała. Jak nie, to możesz do mnie napisać, czy coś, ja nie wiem, czy tam, czy pogadamy, to mi powiesz, to się spytasz, czy ci odpowiem, że Żydowca to jest ten. No i wiecie co, ja mam książkę Szumusia i Marcinka, bo nie tak chłopaki razem zawsze byli, pamiętacie, nie? Razem zawsze byli, oni napisali książkę. Ja jej jeszcze nigdy nie przeczytałem, a pożyczyłem ją od kogoś i muszę to oddać, znaczy nie muszę, ale chciałem oddać na ten, na Sylwestra temu komuś. Ja specjalnie przeczytam, bo już teraz wiem, że Szymuś prawdopodobnie mieszka w Żydowcach i chętnie, chociaż to są ciekawe rzeczy, naprawdę, ja nie powiem, że to, nie wiem, że tam mam coś do niego, bo Żydowce to nie są jacyś tam, ci co mieszkają w Żydowcach, to nie można ich dyskwalifikować, to są jacyś ludzie źli i tak dalej, nie? Oczywiście, że nie. No przecież jeżeli sterują wszystkim, no to nie mogą, muszą mieć olej w głowie, nie? Także ta książka może jest dobra. Ale tytuł jest Wszystko w porządku, układamy sobie życie. Nie wiem, jak może ten, teraz wam mówię, to może znajdziecie. No i Szymuś sobie ułożył. Ułożył sobie życie. No, ułożył sobie życie. Teraz jestem tak, zawsze jak chcę gdzieś, to się tam mówię o tej mowie nienawiści, że używam, to właśnie teraz staram się tak miłością agapę. To wszystko. Szymuś, prawda? Szymuś. Szymuś płacznik. Płaczek Szymuś od Konstytucji. Szymuś. Nasz biedny. Szymuś. Współczujemy ci, Szymuś, że to musisz tam siedzieć i naprawdę. Pomódlmy się za Szymusia teraz. Wszyscy. Tak. To jest ważne. Dobrze, jeszcze nagram jeden podcast, zrobię z tego 2 i 2b. Cóż, YouTube nie tamtego mi nie puścił, to będę teraz lepszy i to się rozwinę. Okej. Okay.